Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Brawo dla pana. Która to jest ta wasza pani? Drugie miejsce. Mieszkańcy miejscowości rządza. Brawo. No piękna. Dobra stawa. No i dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli pierwsze miejsce. Ja tak się chowałem, jak nam prosiłem, że taka potężna pana. Pierwsze miejsce. Urszula Pacyga-Glanowska, dyrektor Domu Kultury w Stanisławowie. Pani dyrektor, tak mi się dzisiaj wydaje, że chcecie być drugimi Łysymi, Kurpiowskimi, czyli Stanisławów jako Łyse. Turniej Palm, 33 aż Palmy, tak? Tak, mam nadzieję, że tak będzie. Z roku na rok tych palm będzie coraz więcej. Ja naprawdę jestem zaskoczona taką ilością palm. Naprawdę ta ilość mnie zaskoczyła i to, że te palmy są takie duże i takie piękne. I czyli tak czym zmotywowała pani społeczeństwo, krótko mówiąc, a przede wszystkim kobiety, które tutaj wiły te palmy? Myślę, że nową inicjatywą, czymś, co jeszcze do tej pory się nie działo. A co ciekawe, inicjatorkami tego konkursu były właśnie panie, które wygrały. Rzuciły pomysł, że może zrobimy w tym roku konkurs palm wielkanocnych. Ja ten pomysł oczywiście szybko podchwyciłam, skonsultowałam z panią wójt. Czy będą jakieś nagrody, tak? Tak, oczywiście no, trzeba było, czy tutaj nagrodami się jakoś podzielimy, żeby one były atrakcyjne, bo wiadomo, bardzo dużo trzeba pracy włożyć w zrobienie takiej palmy. Dobrze. Był regulamin. A w regulaminie najpiękniejsza, największa, najbardziej oryginalna palma zwyciężała. Bo proszę państwa, to jest właśnie ta palma, która zwyciężyła
Ona jest w 100% naturalna, czy tak. Niekoniecznie? Naturalna, w 100% tak, jest naturalna. Tak, tak. Czy to była zasada regulaminowa? Tak, było, że palma musi być wykonana własnoręcznie i wiadomo, był oceniany ogrom włożonej pracy oraz nawiązanie do tradycji. Rozumiem. Czyli i piękno, i natura, i tradycja. Tradycja. I tradycja, jedno słowo. To panie były tymi prowoderkami, jeśli chodzi. Tak. Wiedziałyście, że wygracie pewnie, co? No, chciałyśmy wygrać, nie przeczę. Tak. Byłyśmy inicjatorkami, rzeczywiście, tak jak pani dyrektor tu uprzednio powiedziała. No, nasze koło jest młode, ono jest dopiero raczkujące. To jest koło? Koło emerytów? Nie, to jest koło gospodyń wiejskich. A, jest to w ramach koło, tego, prawda, ramach, rządowego, tak, rządowej, tak. Inicjatywy rządowej. Także tak. Ono, tak jak mówię, jest raczkujące, ponieważ super. My dopiero mamy parę miesięcy. Jeszcze nie pół roku. Nie siedzimy jeszcze, no tak. Ale już mocno na nogach stoimy na tyle, że kultywujemy tradycję. Aha. Chcemy gdzieś uczestniczyć właśnie tak jak zainicjowaliśmy ten konkurs, tak jak pani dyrektor mówi, ona przygotowała świetne dokumenty, tak. Regulaminy i tak dalej, w których mogliśmy brać udział. Cieszymy się bardzo, że wygrałyśmy, bo zaangażowanie pań było bardzo duże, a koło liczy już prawie 50 osób. Chyba każda wieś tutaj jakąś palmę zrobiła, prawda? No prawie, nie wiem, prawie. Czy każda, ale jeśli 30 parę, no to tak można powiedzieć. Proszę tak się jeszcze przedstawić. Teresa Michalak, przewodnicząca koła gospodyń. My się znamy, ale niekoniecznie nasi widzowie wiedzą. Co pani robiła przy tej palmie, proszę no, pani? No tak jak wszystkie nasze panie z koła, szukałyśmy, tak, szukałyśmy materiału i paproci, no. Proszę pana. No, a nie, no trzeba, oczywiście, tak. Trzeba było też z tego. Bo przecież nie jest agawy, to łatwe tak. Znaleźć na przednówku, tak. Na właśnie. Przedwiośniu, zielone i inne części, prawda, żeby tak. To było naprawdę. Żeby to wyglądało, tak. To wszystko jest no, prawdziwe, no, w ogóle naturalne. Barwinek też pewnie jest tutaj gdzieś, jest, tak, ja bo to jest kartonu. Roślina wielkanocna, tak. Jakby nie patrzę. Te kwiaty, to wszystko tak. Jest bibuła, karton, tak, tak. Mech, włosy. Tak. Nie ma tu żadnych sztucznych, kupionych artykułów. Tak jest, żeby to ze sklepu, prawda, nie, i zrobić. Nie. Też nikt, prawie. Jak to niektórzy wieńce robią, że ktoś im tam zrobi, a oni tam wystawiają na pokaz. Nie, a tu wszystko razem. Ja gratuluję. No i myślę, że regulamin konkursu będzie ewoluował w stronę na przykład nie tylko wysokości. Najpiękniejszej, ale i wysokości. Myślę, bo tak myślę, już miałem taką motywację do tego, żeby samemu zorganizować taki konkurs na zasadzie drugiego łysych, drugich łysych, chociaż tam wielkość nie odgrywa roli za bardzo, prawda, tam też jest uroda, no ale w Lipnicy, prawda, murowanej, wielkość. W tym roku wygrała palma naprawdę 400 kg ważyła i trzeba było ją postawić jeszcze do tego. No, my się zmotywujemy i za rok jeszcze będzie pewnie 38 metrów, proszę państwa, w tym roku w Lipnicy murowanej. To jest no, tak. 36-20 chyba miała w poprzednim roku. Mm-hmm. Ta ostatnia, co wygrała, a teraz 38. Ta palma ile ma? Nie mierzyłeś. No około 4 metrów. No myślę, że nawet koło 5. Nawet koło 5, tak, tak. Bo tyle, co my dostajemy, 2,5, to tam jeszcze drugie 2,5. No jeszcze chciałam wspomnieć, że mimo, że panie były inicjatorkami, to komisja oceniająca nie miała pojęcia, jakie palmy ocenia. Czyje palmy ocenia. Tak, wszystkie palmy miały nadawane numery. Komisja do samego końca, nawet jeżeli chciała wiedzieć, to nie miała takiej możliwości, aby dowiedzieć się, jakie to były palmy, żeby było sprawiedliwie, nie było żadnych protekcji. I myślę, że... Naprawdę, wygrały przepiękne palmy, chociaż wszyscy włożyli ogrom pracy. Poza tym, ja jeszcze bym chciała dodać, że te palmy, wicie tych palm, ludzie razem, jak się spotykają, to jest tak piękna, budująca rzecz, bo to bardzo integruje. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak ludzie przy tych palmach się integrują. Jak oni wspólnie jakieś tam omawiają cele. Jak są z tego zadowoleni. Naprawdę to cieszy. A nawet jak się pokłócą, co jest tradycyjne, a co nie, to też jest to fajne. Nie, ale to jest taka robiłem późna... reportaż w Gliniance w ubiegłym roku i tam kobiety nawet doszło do takiej scysji. Po prostu to nie jest oryginalne, to nie tego. Tak. No ale przy okazji z najstarszą babcię wołały i babcia wiedziała, kto oceniała, jest oryginalny. No tak. No, gratuluję tak, bardzo serdecznie. Gratuluję bardzo serdecznie. Życzę, żeby Stanisław się... Pani bardzo dużo włożyła i te regulaminy... No to pewnie, u nas też że była tak, taka burza właśnie
pomysłów, jak to zrobić, ten konkurs, no bo my chciałyśmy przystąpić, nie chcemy być organizatorami. No tak. Ponieważ a nie, no, nie wypadałoby, jeśli tak. robicie palmę, prawda, wiecie palmę, to nie wypadało być organizatorem. Także bardzo dużo, pani dyrektor. I tutaj. Przyznam, że praca, która wygrała, była jedyną pracą, która miała 6 razy 6 punktów, czyli otrzymała maksymalną... Za wszystkie punkty regulaminowe. Tak, 6 punktów. Ale ta też jest oryginalna palma, to pewnie to jest jakieś dobre miejsce też jest. Tutaj mamy troszeczkę części takich bardziej ten, ale wszystkie, i proszę Państwa, tutaj jest tak, że te wszystkie palmy nie są podobne do siebie. Każda ma inny dzień. Inny element. Bardzo ciężko wybrać palmy. To też proszę zobaczyć, tak, jajeczka są. Tak, nawet jajeczka są tutaj, prawda? To nic nie jest kupowane, i tylko to jest... jak żywe, to wszystko bibuła, naprawdę. Tak. Jest to bardzo, bardzo budujące. I na pewno będzie to żadnego, dalej. Żadnego ja plastiku. Tylko jeszcze, proszę bardzo. Od palmy zaczęłyśmy, ale będą jeszcze różne fajne rzeczy, które będą integrować społeczeństwo. No skoro... I redaktora też będziemy zapraszać. A to ja się bardzo cieszę, ale teraz ja was zapraszam, bo jak ja z koło gospodyń wiejskich, pani dyrektor, to gospodynie powinny startować w różnych konkursach. No mamy taki zamiar. Ludowych. Teraz trzeba przygotować przedstawienie kabaretowe, a na wrzesień na festiwal chleba też. Też i stół chlebowy i wszystko, co trzeba. Chleb upieczemy, a pewnie, że tak. Też zapraszamy chleb. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.